Jezus w tej Ewangelii już jest kimś znanym z tego, że Jego głoszenie słowa towarzyszy wielka moc, która potwierdzana jest uzdrowieniami, licznymi uzdrowieniami, uwolnieniami opętanych. Ale tutaj, co się dzieje w Ewangelii, to jest zupełnie co innego, bo On wraca do swojego rodzinnego miasta Nazaretu. I tutaj to, co On czyni, te wielkie znaki, cuda i nauczanie, spotykają się wyjątkowo z inną reakcją ludzi. I przysłuchiwali mu się, i jak reagują ci mieszkańcy Nazaretu zgromadzeni w synagodze? Skąd to u niego? Oni go znają, tego Jezusa. Co to za mądrość, która mu jest dana? Takie cuda dzieją się przez jego ręce. Tutaj tego nie jest, to nie jest napisane, ale Jezus później użyje słowa prorok lekceważony. Tak to skomentuje Jezus. Tutaj w tych słowach jest lekceważenie. Lekceważenie często też łączy się z jakąś nawet pogardą. Takie cuda dzieją się przez jego ręce. Taka mądrość. No i powodem tego jest oczywiście to, że go oni znają. Tutaj to jest takie długie zdanie, które to wyjaśnia. Czy nie jest to cieśla? A przecież on tutaj naucza i uzdrawia, nie? A przecież jest tylko cieślą, taki ma zawód. Czyli rzemieślnik. Syn Maryi, brat Jakuba. I tu są wymienieni bracia. Jakub, Józef, Juda, Szymon. I wspomniane są siostry. Ja tu kiedyś tłumaczyłem, że w tych językach starożytnych nie ma słowa kuzyn, kuzynka. To nie byli jego rodzeństwo, tylko to kuzynostwo. I powątpiewali o nim. Czyli to jest coś niebywałego. Ponieważ czyni Jezus cuda, słyszą, jak On głosi to Słowo Boże, a wątpią. I Jezus później to znowu skomentował, dziwił się ich niedowiarstwu. Lekceważą i niedowierzają. No i tak to komentuje. Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Teraz spróbujmy to wykorzystać, tę Ewangelię, żeby zrozumieć, co my możemy z mądrego nauczyć się w naszym postępowaniu. Każdy z nas otrzymał jakieś dary od Boga. Każdy jest w oczach Bożych kimś wartościowym. Tak jak na przykład Jezus miał ten dar nauczania i uzdrawiania. Każdy ma jakiś dar. I każdy inny. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. A choćby nawet tym darem był dobrze wykonywany zawód. Jezus jest z zawodu cieślą. I teraz możemy spotkać w naszym życiu ludzi, którzy nas lekceważą, a jak ci mieszkańcy Nazaretu odrzucają. Może być, są takie zjawiska, że są osoby, które przeżywają takie wykluczenie społeczne, czyli jakieś środowisko odrzuca człowiek. Nie wszyscy, nigdy to nie są wszyscy, ale jacyś ludzie nas nie lubią, odrzucają, lekceważą, traktują za kogoś zwyczajnego albo gorszego. O, coś takiego. To się chyba też nazywa ostracyzm. I zobaczcie, jak Jezus na to reaguje. Dziwi się. Bo Jezus wie, kim jest i to odrzucenie mu na pewno nie zaszkodzi. I my powinniśmy się tego uczyć. Jak nas ludzie odrzucają, powinniśmy zachować swoją godność, mieć wysoko podniesione czoło, znać swoją wartość przed Bogiem, bo tylko On ma prawo mnie oceniać, a nie ludzie. To jest pierwsza rzecz. I to ostatnie zdanie też nam czegoś nas uczy. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Czyli co? Poszedł swoją drogą, Jezus. Robił dalej to, co robił.
w ogóle nie wpłynęły te opinie mieszkańców Nazaretu na to, co robi. Idę swoją drogą. Idź swoją drogą. Bóg wie, jakie jest twoje życie, jakie jest twoje powołanie. Rób swoje. Niech ta Ewangelia nam pomoże zachować godność, zwłaszcza wtedy, kiedy jest nam z innymi ludźmi, niektórymi trudno żyć.